Siemanko, z tej strony Chybawcy Drebi. Dzisiaj kolejny odcinek i dzisiaj już jesteśmy w nowym mieszkaniu, bo to jest ten. Nie no, tak naprawdę jesteśmy w nowym kurniku. Z dworu wam go nie pokażemy, bo możecie słyszeć jak leje, więc na razie nie chcemy pokazywać. Ale ze środka to już mamy podłogę, więc spać już tu możemy. A no, już jest prawie skończony, tylko zostaje nam tutaj przedzielić gniazda, przedzielić kurnik na dwa i co? I okna przykręcić i to już będzie tyle, jeszcze ocieplenie styropianem. No i siatka na dworze to już są takie. Na szczęście papę tą co kupiliśmy, a cię tam mój tata kupił, też mu dziękujemy za zrobienie prawie już kurnika. No tylko trzeba zrobić, przedzielić gniazda, ocieplić. Aha, i ocieplić. No dziękujemy za pomoc, bo praktycznie wszystko tutaj nam zrobił. No wiadomo, że... Wszystko. My tylko pomagaliśmy. Co mogliśmy, pomogliśmy. Tutaj drzwi już się... Drzwi też są, otwierają się, ale może wam pokażę. Tak, nie wiem, czy widać jak pada. Chyba nie. Bo ja mówię, że za tydzień będzie skończone, to jakby to nowe lokatorzy tutaj. No bo to okno jeszcze nie ma, jeszcze mamy nie otwierać, bo jak się właśnie na dół idzie na dół. Bo nie ma żadnego takiego, żeby się ładnie to otwierało, tylko idzie na dół. Bo wiadomo, że nie ma jeszcze takiego jakby. Bo tutaj wypada ci deszcz z tych szpar, bo jeszcze one będą zakryte stropianem. One będą stropiane, no to będzie gruby na pewno stropian, bo na ocieplenie to musi być gruby. Podobno jak inkubatorze to nie jest. No, mi się wydaje, że grubszy będzie. No tu widzicie, tu nie wiem, czy pokażę, to widać, że się woda zbiera. O, widać. Czy tu chyba było lepiej, o. Widać, że tu się woda zbiera. Więc tędy leci. Dzisiaj leje, a właśnie ten, dzisiaj leje, miał być fajny dzień, a... Tłoka nam śledzi, ta nakrepana się miała, teraz tam nam z dachu, wiecie, jak, nie wiem, czy wiecie, tam czasem nam leci tam, jak napada mocno, to tam właśnie tak jak tutaj po prostu się leci. I tutaj musieliśmy gniazdo, nie wiem, czy wiecie, ale poczekamy za wujem, bo dzisiaj go nie ma jeszcze, to i te, będziemy coś tam zobaczyć, czy da się coś zrobić. I też zaraz wam pokażemy kurczaczki brakmy, jakie nam się wylęgły, już wszystkie są. No jeden szabu, jeden kokin jeszcze jest, skażały. No, więc to będzie kurde, taki... Dalej, bo widać po kałuży. No, widać. Kałuży tutaj. Ja już w ogóle nalało na kałużę taką dużą. No, bo u nas tam... Bo u nas tam na dworze nie ma za dużo kałuż, bo tam niedawno u nas szlakę wyłazili, nie wiem czy to się chyba tak mówi. No. I tam nie będą się robić za dużo kałuży, no tam jedna przy, tam jedna jest tam, mało, ale taką... Tu jesteśmy bezpieczni, jak będzie tak padać. No. A się na kurnik też, bo tam też nie pada. Tylko, że w tym narożniku nie możemy tam stać. Tylko tutaj tak, słuchaj, na dachu zakłada. No bo to się od papy odbija, to słychać, bo tam jest taki zrobiony chyba norm, nie wiem, znaczy no pewnie jest tam papa rozstawiona. Tylko, że już tak nie słychać. Ale na takim jest ocieplony, tak jest ciepło tutaj. No, nie jest ciepło tutaj strasznie, ale to wiadomo, że... Jak kury będą tutaj w zimę, no to wiadomo, że będą musiały mieć ocieplone, bo jakby było minus 15, no to im będzie za zimno, po prostu nam też tutaj by było zimno, jakby było minus 15. No będzie ocieplenie, to będziemy otwierać im okienka, oczywiście te dwa. I tam też drzwiczki otwarte, to też będzie przecież. Znaczy też, a jeszcze jeden pewnie wydatek będzie siatka na okna, a czy przed okna, to po drugiej stronie, żeby żaden drapieżnik tutaj nie wszedł, że jak będziemy otwierać okno w nocy. My teraz musimy to kupić trochę na wybieg, bo tam jest tutaj trzeba zrobić po bokach i bo nie mamy już siatki w ogóle. No jakbyśmy mieli normalnie okno otwarte na noc, no to pewnie jakiś list czy kuna coś takiego by miało łatwo tutaj wejść. A zwłaszcza kuna, bo list to tak może by... No też po ogóle nie wiadomo co w nocy chodzi. No. No my śpimy w nocy, a nie patrzymy na ogród, no, bo, ale bo, też... No ogród tak. Nie zauważy, bo jedynie koty, bo to małe psy z nas czekają, to... To też w zimę, jak tam mój tata czasami na przykład później wrócił z pracy czy coś, to też czasami ten widział na przykład... Możemy pogadać, jak się otwiera te drzwiczki, tylko że nie wiem, czy gaz tak nie wieje tutaj. Ale to jest ciężkie, to nie wywieje. Tylko możesz tylko to sprawdzić, czy otworzysz te... Bo są nowe i jeszcze się ciężko otwiera. No, ale się otwierają, więc jest wszystko legit. Mogą kurki wychodzić. No, my też możemy sobie wyjść, no, zmieścimy się. A to też może teraz. To tak wygląda. Tutaj też się otwierają, tylko że to jest chyba inne zamykanie.
Bo tu jest takie na deskę, a tu jest na takie coś. A tego nie zauważyłem nawet. No, a tu jest na takie coś. To jest ciężkie teraz. No, wczoraj to było jeszcze nasmarowane. Można wziąć ten. Ja to wczoraj otwierałem. A się może troszkę ślizgnie do tej, od tego, jak się ślizgę właśnie. Jeszcze to można lekko domalować, bo żeby się otwierało ładnie. Tutaj wczoraj było sparowane gdzieś. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje, ale raczej nie. Czarnie się na oliwi bardziej. To mamy ciało, tam się otwierają. Dobrze. Dobra, to my wam zaraz pokażemy kurczaczki. Dobra, więc już przyszliśmy do kurnika. Więc tutaj jest 5 brachm, 1 szabów, 1 kuchin. A, to Bluber tak zrobiła kupę, bo tak właśnie czujemy, tak się śmierdzi. Widzę pod jej nogami. Ale kuchinek wczoraj się nie chodzi, a dzisiaj widzicie, jak ładny się zrobił. Ale to śmierdzi, kurde, on będzie teraz. On będzie chyba po barbarze, bo Blubery... Po Blubery już nie było jajek. Więc są najnowsze były już jajka. Znaczy nie, ona chyba jeszcze nie miała najnowszego, ona miała starszy. Tam jeszcze miesiąc tej białej, ale to zaraz do tego przejdziemy. Tym, że mam kłokę pokazać, bo tam jest ta kropacena. Albo nakrapiana wejdzie, bo patrzy, żeby wejść. Może wejdzie. Ja też. Możliwe, że nakrapiana nam siądzie, tylko wejdzie, że tak. Ona tam, gdzie usiadła, to tak, tam, to tam zaczęło właśnie. To tam kapie w tym narożniku i... O, idzie. Tam. Może usiądzie. Bo w tym narożniku tam obok tej klatki, to tam zawsze pada. Bo tam zakryliśmy bianę nagle, co się nie podoba. Chyba tam nie chcę za bardzo, ale nic nie poradzimy. No mówię, dzisiaj wyjaśnienie po południu, trzeba wieczorkiem, pytamy co mam zrobić. Może nie będzie kapać, bo do jutra padać cały dzień. Dzisiaj na pewno dzień, dzisiaj jutro. Nic nie zrobimy, bo to, żeby coś nałożyć, to dach musi być suchy na pewno. No. Jedynie tutaj coś może się tam zrobić, tutaj od... Od środka. Od środka, coś się tam zrobić. Suchinek. Idź do mamy, bo to jeszcze malutki jest. Nie wiem, co największy pił. On wiadomo, bo on już ma 4 dni. On się wylęk jako pierwszy, 2 dni przed terminem. Bo się wylęk 29 kwietnia, on się jest pierwszy, drugi. Nie, on się, ten się jako ostatni wykluł. Bo dopiero wczoraj po południu. No akurat na wczoraj był ulęk, więc... Myśleliśmy, że będzie słabszy, ale nie jest słabszy. Myśleliśmy, że będzie tak słabszy, ale widać, że nie jest najsłabszy. Bo wszystkie szybko się wykluły, a ten w dzień terminu i na południe, więc myśleliśmy, że się, bo zazwyczaj kurczaki się klują przed terminem, przynajmniej u nas. Ale Blueberry była wytrwała, bo siedziała za autem, nie chodziła nic. Znaczy no już było widać, że chciała wyjść, ale czekała, więc fajnie. Tutaj wam pokażę tą kwokę. Tam. Nie wiem, czy ją zauważycie. Co tam siedzi? Nie będę jej przeszkadzał, bo to jest młoda kwoka. Wczoraj nasadziliśmy dopiero, więc... To jest młoda kwoka, nie chcę jej przeszkadzać, żeby nie zeszła. O, kwokie na gminę chyba pił, więc... To się już połykał, więc może już... Mama go nauczyła. Tam a tak, tam daliśmy na środek kurpacjonę, bo siedziała w ostatnim, ale się tam dać, bo tam się nie zmieściło, bo w legowisku było już do końca. Masa tam detektywka wchodzi. To nie jajeczko w sensie. Do gniazda, nie wiem, czy ją widać, chodzi oczywiście o wielbłądzią. Wam zaraz tak pokażę. Tutaj siedzi biała szabo, a tu czarna szabo. Jak w poprzednim odcinku widzieliście, z zalężeniem nie było dobrze. Chyba. Jest tam cały czas, bo nie widzę. No tam jest teraz przy kacprze. O. Tam jest detektywka. Tutaj usza, bo wszystko... Dobra, no, zaraz przejdźmy więcej na kupienie jajka, może ułożymy, może wejdzie. Może cel miał 6 jajek, więc teraz wiecie, że ma 3 i nie chce wejść. No tam chodzi za czas i patrzy, czy wejść, czy nie wejść. Może zaraz doniesiemy tam z kilka jajek jeszcze. Tutaj przenieśliśmy białą no chwilkę. Najgorzej, jak wszędzie właśnie tu jedno gniazdo. Miałem tyły mnie jajka. I znowu z tym zeszło się wyjść. Bo leje, nie pada tylko leje. No. On już jest taki duży. On się wykluł później niż ona, a już jest o wiele większy, ale to też jest mikior, więc
będzie pewnie większy. Bo ten niebieski jest kochi na ten szabo, dla tych, co nie wiedzą. O, jedna brakła i wyszła, ty już poza to. Już jedno chodzi sobie w tym. Ale nie czarny, nie? A nie. A, za tak. Z tyłu. Nie, no jeszcze bo mi się zrobił, bo on... Chyba nie wie jak wrócić. Pomogę. Nie wiem, czy nam na razie czegoś nie podłożymy, żeby ten... Wiedział, co my będzie trafę nie dać. Tutaj podłożymy może. Bo temu tu są dziury takie na dole, bo ten odchowalnik był robiony, żeby stał tutaj. Żeby stał tutaj i tak. A tam kiedyś były myszy, a się mysz. I tam miała dziurę. To pomyśleliśmy, że tutaj było lepiej. I nawet lepiej, żeby tam miała. Wam jeszcze pokażę te kurczaczki dokładnie. Są te dwa. Ta niebieska jest tak samo dobra mama jak na krokana. A na początku nas działało, ale teraz już tak nie. A czasami się czai, tak? Ale nie dziobie. Znaczy przynajmniej niedawno nie udziobu. Tutaj pokaż dzieciaczka. Gdzie on jest tutaj? Trzeba wam go nie pokazać. On dobrze depcha, bo praktycznie każde jajko jego jest zalężone. Znaczy od jego kur, czyli od tego miksa i od tej brachny. Więc te jajeczka od nich są zalężone. Tu jest czarny szawo, tylko że nie chce siedzieć pod nogą, bo on jest taki słabszy, a też cały czas tylko ją widziałem lekko, też biegł pod nim. A w tym roku chyba na ogólny rekord chyba Fogbo. Siedzą 4, a ciebie 3 na razie. I 4 mają kurczaki, a ciebie... No miało 5 kurczaków, tylko że jedna miała jednego i wyleciał jej za odchowalnik i padł. Znaczy no tak, to było dużo, bo szałek większość po 3 razy siedziały, ta czarna, biała i na krakana. Ale chodzi o ilość jakby kur, nie? O ile razy mieliśmy kwokę, na przykład tych samych też, tylko ile razy różne kury nam usiadły, bo jakbyśmy liczyli, że tak wszystkie kury, co nam... Znaczy możliwe, że nam niektóre po 2 razy posiadają, bo też to dopiero jest maj, a tak kwoki nawet, znaczy kwoki cały rok, no tam no na co? Ona w styczniu jednak, nie w styczniu, tylko w grudniu siadła ta biała. Ten, kurde, siedzę zawsze tak w uszach czeszczy. Jak zapieje. A na tym se siedzi na grzędzie. No, pójdziemy po jajca, ale na kochanie może w grzędzie, bo teraz nie wiesz co chodzi, ale może obczaja tylko. Jak weźmiemy jakąś klapkę, jakąś skrzynkę i coś tam nałożymy, to trochę tam przesuniemy w prawo, żeby tam jeszcze było gniazdo. Żeby tam może się mieścić, więc proszę, się przesuniemy jakiś karton trzywarstwowy, tak jak ta biała ma, możemy i... Bo tam na białej nie klapia, widzę, nie ma prawie w ogóle nic, więc... Ja czy ma takie pojedyncze kropki, to wam chyba nawet mogę pokazać, a czy chyba, no na pewno mogę. Tylko nie wiem, czy będzie widać. Raczej nie widać, ale są takie pojedyncze kropki, ale to tam do... Tam, bo do jutra ma padać, tak to raczej nic się z tym... Nie będzie dziać. Daj też karmelka nasza była. No, chyba idzie jak niebieska wyszła. I wygoni, wejdzie i znowu wyjdzie pewnie. A w ogóle nie wejdzie, tam będzie spiać, bo na zawsze jak ktoś wejdzie do niego. No i później tak się drze, że zawsze coś trzeba z dnia zawalić, bo się już aż głowa boli czasami. Nie wiem, która jest godzina. Dopiero 10. Dobra. Jeszcze nie wiem, czy coś możemy pokazać. Bo kurnik mieliśmy z 4 odcinki temu pokazać, jak była gotowa podłoga. Jak był gotowy dach już wtedy, aż podłoga była położona, nie była jeszcze przykręcona, nie była pomalowana. Oczywiście nie zwykłą farbą była pomalowana, tylko nie pamiętam, co się ropa czy coś takiego. Żeby nie rdzewiały. Rdzewiały, żeby nie pleśniały. Ten. Więc
nie powinny. I te od środka deski też są posmarowane ropą, żeby nie spleśniały. Od zewnątrz będą farbą drzewoochronną pomalowaną. Możemy jajka, jajka, bo weźmiemy te jajka od razu, to możemy się pokazać. Tą farbę drzewoochronną mamy w kurniku, bo nią malowaliśmy oto te drzwi. Więc zostało nam. Robię oczuka, bo siedzi w gnieździe. Zamieniły się. A też zaczęliśmy podpisywać jajka, więc tam jak kiedyś będziemy mieli dużo, to na przykład wytłaczanki. Więc jak kiedyś będziemy mieli dużo jajek, to na pewno coś tam jakimś widzom z Wielkopolski, jakby chcieli na przykład. A co będzie z zależeniem? Myślę, że dobrze zależenie będzie na pewno, bo teraz na razie nie. Znaczy u kochinów, jak ten musimy im obetnąć te dupki, to powinno być poprawić, dobrze. Bo tak jak czarny musimy zrobić. Jednej czarnej tak mocno wcięliśmy, tak śmiesznie wygląda, ale tak lepiej mocniej niż gorzej. Więc. A to też ma, tylko że chyba nie ten. Chyba tylko nie pocinamy, bo teraz poką to nie ma sensu. No to. Jak ja. Zaczynamy tak na jajko, więc jej chyba nie będzie chciało w ogóle. No też na dniach będziemy poprawiać, bo. Znaczy, bo Kacper ma już obciętą, on ma obciętą dobrze, ta czarna i nie wiem czy i Basia jeszcze ma dobrze, bo Basia jeszcze była. Będzie można jedynie trochę jeszcze odłąc, bo tak nie widać jej tak tam tej czarnej, tak. Dobra, to my wam zaraz pokażemy jajeczka i się zaraz widzimy. Teraz mamy mało jajek na lęgi, bo chyba z 4 wytłaczanki wyrzuciliśmy jajek, które nie były podpisane. Tutaj jest podpis szabo, nie mogę za. Są kochiny. Więc są dwa jajeczka. Tu jest 5 tych, więc musimy jeszcze. Tu są 3 od kochinów i jest pisane, że to jest od kochina. A brakne jaj są podpisane, dlatego że no takich jajek raczej nie pomylimy. A 5, 7, to jest, tu jest 5, tam są 2, to 7, to trzeba się wziąć z 3. Chociaż. Czy te 10 było? Ale może na niebieska coś doniesie. Może dzisiaj doniosę jakieś szabo. No, ale zostawimy te 5. Bo niebieska raczej doniesie. A jak usiądzie teraz, jak to posadzimy, to usiądzie do zielonych gniazda. Niestety musieli iść po tym deszczu. Znaczy no raczej po południu, bo teraz złączę, żeby się coś jeszcze działo. No to chyba, że później jej podłożymy, jak wszystkie zniosą już. No może później się odechce i siedzieć. Bo teraz i tak byśmy musieli iść po kolejne. Bo żeby tamte znosiły. To byśmy teraz musieli iść już. Dobra, to my się tam podłożymy. Więc my się widzimy w kolejnych odcinkach.